Gramy z powrotem w Master of Magic. Teraz. Tak, patrząc po popularności, tylko cieszę się, na serię na kanale. Stwierdziłem, że z pewnością chcielibyście obejrzeć więcej Master of Magic. Dobra. To jest troszkę inna gra. W innym odcinku, z którym jeszcze nie zaploadowałem, mówiłem, że zacząłem grać na hardzie. Tą grę, którą gram na kanale, jest na normalu. A tutaj zacząłem grę na hardzie, żeby zobaczyć, czy dałbym sobie radę. Zobaczyłem, że dałbym sobie radę. Ale jest w tej grze trochę. No, trochę. Czekajcie. Pokażę sobie czat. Dawid P. Dobra, darę Dawida. Z Chromem są problemy z uruchomieniem Javy. Mianowicie Chrome poblokował plugin Javy. Da się go jakoś tam włączyć. Tam trzeba jakąś magiczną opcję w Chromie włączyć, żeby Java działała i żeby dało się to uruchomić. Mi się udało. Można to jakoś znaleźć na Google. A jak nie, to prostsze wyjście to po prostu spróbować to pewnie na Firefoxie uruchomić. Więc spróbuj to. Takiego. Dobra. Rozwiązanie. Dobra, wracając do Master of Magic. Zacząłem grać na hardzie. Wziąłem sobie. Co sobie wziąłem? Wziąłem sobie smoki. Zacząłem w podziemiach. Oraz wziąłem sobie magię chaosu oraz Warlord. Magię chaosu tam mi zostało chyba tylko 6 książek z tam 10-11. A Warlord daje mi to, że moje jednostki mogą awansować na poziom elitarny, czy ultraelitarny. Oraz to, że zaczynałem również na wyższym poziomie. Więc smoki mają dosyć dobrych wojowników, więc stwierdziłem, że to będzie całkiem dobre połączenie. Magia chaosu również przydaje się bardzo przydatna. Okazuje się bardzo przydatna w bitwach. Głównie z czaru wodę na czar Flame Strike, który zadaje sporo obrażeń wszystkim losom. Okej, dobra. To była moja stolica. Tutaj pozakładałem sobie na początku trochę miasta. Potem moje smoki przeleciały tutaj. Tutaj spotkałem pierwszego przeciwnika. Dosyć szybko go przejąłem. Potem rozpocząłem wojnę tutaj z niebieskim. Była trochę zajęta, bo on miał. Właśnie produkował tych Gryphon Riderów. Więc troszkę z nim potrwała wojna, ale w końcu też go pokonałem. I teraz już się zaczynam brać za fioletowego. Przejąłem mu tutaj dwa miasta. On mi też na początku tutaj poprzejmował te miasta, ale mu potem je odbiłem. No i teraz poprowadzę taką wojnę. Trochę przeciąganiem liny. Więc troszkę dobra, pogramy, pokażę wam, jak to wyszło. Dobra, moim głównym składnikiem mojej armii są Doom Drakes, które mogę są specjalną jednostką smoków. Co oni mają? Przede wszystkim mają 3 punkty ruchu. To chyba najszybsza jednostka, jaką można sobie wyprodukować normalnie. Mają całkiem spory atak, życie, obronę, rezisty. Mają Fire Breath 7, więc całkiem nieźle trzepią. No i mają Scouting 2. Więc całkiem spoko jednostka. Drugim trzonem mojej armii są gryfy, które można wyrekrutować w miastach nomadów, to ich jest specjalna jednostka. I gryfy mają również dużo ataku, sporo obrony i rezistów, pointsów, ale mają Armor Piercing i First Strike. Są wolniejsze oraz nie mają Fire Breath, ale ich zdolność bojowa jest dużo większa od Dundrakes. A poza tym produkuję sobie jeszcze trolle. Trolle mają, po pierwsze, w odróżnieniu od gryfów i Dundrakesów, są 4 jednostki w jednym oddziale. Również mają sporo statystyk, mniej punktów życia, ale mają regenerację. Regeneracja pozwala im to, że w trakcie tury odnawiają się HP-ki, przywracają im się kolejne figurki. Ponadto, jeżeli jednostka zginie podczas bitwy, ale bitwę wygramy, to ona się skreśli pod koniec bitwy. Parę razy już ocaliło mi tyłek, powiedzmy. Ponieważ udało mi się wybronić to, na przykład miasto, ledwo, ledwo. Ale były w mieście same trolle. Została mi jedna jednostka. Więc gdyby te wszystkie trolle zginęły,
pod koniec bitwy, to nie miałbym czym obrać nad kolejną falą tego miasta, że to były trolle, więc się zregenerowały i fajnie. Dobra. Dobra, na czym tutaj skończyłem? Mam w romanie sporo złota, jak to zazwyczaj u mnie bywa. Dobra. Ale wolę na razie utrzymać sporo produkcji złota. Jafar rzuca Aura of Majesty. Tak, właśnie. Czym się roz... Okej, okay, atakuje mnie wróg. Nie da mi powiedzieć. Dobra, co nie mają? Holy Weapon. Czy mam się rzucić jakiś czar? Mam. Zmieniam zbudowany. Oni mają sporo rezistów, więc pewnie i tak nie zadam im obrażeń. Okej. Dobra. Poczekam w tej fazie. On pewnie przyjdzie od frontu, a moje trolle bojowe nie mogą go zaatakować ze swojej woli, ponieważ nie latają. Okej. Te gryfy mogą sporo przetrzepać. Okej, on rzucił jakiś zimny czar. Nie wiem, co to robiło. No, nie wiem, co to robiło, czy to miało taką tak zrobić, ale... Okej, wiecie co, chyba troszkę ściszę muzykę. Poczekam. Mam nadzieję, że zaatakuje moje trolle. A to, żeby zaatakował moje trolle. Okej. Dobra, trolle całkiem się dobrze bronią. Ich atakuję dalej. Okej, leczenie. Dobra. Trolle zginęły. Ale to nie ma znaczenia. Ponieważ jeżeli wygram bitwę, to one wstaną, więc... Wolę niech, żeby one padały, niż jakiekolwiek inne jednostki. Tak na przykład ten Doomdrakes. Niech się wycofają. Dobra, tutaj mam również moje gryfy. Czy Chimery mają coś ciekawego? Mają Fire Breath. Może dadzą radę. Okej, dobra. Całkiem nieźle go przetrzepały. Dobra, sprzątnięty. Jeszcze tutaj. Powoli wyjdę moim retencjom jak skali. Dobra, przeszybiliśmy ich nieźle. Dobra, teraz idzie. Dobra. Dobra, szanować, więc niech dobiją. Dobra. Wybrać tutaj. Teraz on może wybrać. Dobra. Nic nie straciliśmy. Te trolle się zregenerują. No i dobra. No i moje miasta cały czas szkolą te Doomdrake'i, ponieważ jednostki dosyć szybko giną na hardzie. Okej, okay, to niech patroluje. Tymi trollami właśnie zająłem to miasteczko. Więc teraz może wykończymy tego inżyniera. Ale jednym trollem na raz. Dobra, udało się go wykończyć, to dobrze. Inżynierzy często uciekają w nieskończoność. Dosyć wkurzający. Dobra, to miasto przydałoby się przejąć. Jest neutralne, ale jeżeli go nie przejmę, to ono będzie spamować mnie jednostkami. Dobra. Okej, co do czarów. Nie mam tak dużo czarów, ulepszeń, jak w magii światła, ale mam kilka bardzo fajnych czarów, na przykład Chaos Rift. Sprawia to, że jednostka staje się jednostką chaosu. Nie. Chaos Channel. Sprawia, że jednostka staje się jednostką chaosu oraz daje mu losowo wybrane umagicznienie. Między innymi plus 2 armor, latanie albo fire breathing. To jest fajny czar, ale niestety mój przeciwnik posiada magię światła, która potrafi atakować
tylko stwory chaosu, więc dawanie moim jednostkom zwykłym właściwości chaos jest kiepskim pomysłem. Dobra. Dużo bardziej przydatny jest ten Eldritch Weapon. Sprawia on, ignoruje 10% wrogiej obrony. Oraz Flame Blade, który sprawia, że jednostka daje 2 punktów obrażeń od ognia. Nie. Próbuję gargulce, to fajnie. Niech dalej przyjmuje gargulce. Dobra. Mana oszczędzam, aż podczas bitew się przydaje. Magia chaosu ma, jak już mówiłem, przydatne czary. Akurat tego tutaj nie widać. Dobra, jedziemy dalej. Oberik, rzuć się awareness. Dobra, to mu pozwala widzieć wszystkie miasta na mapie. Okej, dobra. Tam na powierzchni się dużo jednostek gromadzi. Ale to normalne. Okej, tutaj mam już pełne miasto. Powinien pewnie wyjść, żeby zacząć ubijać. To miasto mi przeciwnik odbił. Ale jeżeli wyjdę tą armią, boję się, że przeciwnik mi odbije. Tak, ma tutaj sporo katapult, a te katapulty mają dużo ataku dystansowego. To są całkiem skuteczne jednostki. A, dobra. Te gargulce mają 2 punkty ruchu. Może coś powiedzą mi o okolicy. Dobra, to niech leci tutaj. A te trolle niech idą tutaj. Dobra, tutaj. I tutaj. Zbieram wojska w jednym miejscu, a potem razem je. Gdzieś wysyłam. Dobra, polepszam trochę te trolle. Dam im Eldritch Weapon. Zauważyłem, że mocno im to zwiększa ich skuteczność. Dobra. Ja połączę te armię. O niech. Dobra, czekaj. Fajnie byłoby. O wow, sporo paladynów. To też jest również ból. Paladyni są bardzo trudni do ubicia. Okej, okay, Oberik, skąd to się tu wziął? Okej, już zatoczyłem krok. Pewnie gdzieś ma swoje miasto. Pytanie, on to ma swoje jednostki. Czy oni są w wojnie? Nie, on jest tylko ze mną wojną. Oni między sobą mają pokój. Dobra, Pikeman. Dobra, tutaj już mam pełne miasto. Powinienem tymi jednostkami wyjść, coś ubić. Przykład te katapulty. Będzie. Ja spróbuję tak robić. Dobra. Na starcie już prawie mi ubili jednego gryfyna. Mogę trochę to pomóc. Mam taki czarek Warpwood. On niszczy ten. Tak, niszczy amunicję, ale tylko dla. Dobra. Moje Doomdrake'i są bardzo szybkie, więc powinny sobie dosyć szybko dostać się do przeciwnika. No, ten Griffin niestety raczej nie przeżyje tego. Szkoda, bo jest ultraelitarny. Ultraelitarne jednostki są bardzo skuteczne. Dobra. Tak, taki jest ból. Na hardzie. Jednostki giną tutaj bardzo szybko. Brock ma praktycznie nieskończoność many. I cały czas się będzie zarzucał czarami ofensywnymi. I będzie ci zabijał te najsłabsze jednostki, więc jeżeli nie grasz... tak, mag światła mógłby to trochę kontrować, wrzucać leczenie. Ale ja mam... nie jestem magiem światła. Okej, kolejna jednostka padła. Dobra, to jest więc sobie poradzi dobrze. Dobra.
Dobra, dwie noski utracone. Trudno. Liści również są denerwujące. Eldritch Weapon. Dla gryfinów to jest niepotrzebne. A ci dendrajcy tam i tak zaraz giną. Dobra, co on tutaj ma? Katapulty i priest. Potrzebuje sporo większe siły, żeby to miasto zaatakować. Okej. Okay. Coś jednak miał jeszcze tam jakieś jednostki na górze. Pewnie zaraz to zacznę produkować jakieś jednostki od gryfinów. Takim, że zwolnię tutaj miejsce. Dobra. Co on tutaj miał? Dobra, te trolle muszą się wrócić. Tak, jednym inżynierem zajmą mi to miasto. No tak. Tak bywa. Jeżeli jak widzicie, na hardzie jest dużo jednostek do ogarnięcia, dużo miast do ogarnięcia, no i mocno wydłuża to rozgrywkę i według mnie troszkę sprawia to, że się nudniejsze robi. Okej, dobra. Dobra, oni się teraz mogą cofnąć do miasta, ponieważ straciliśmy jednostki, więc... Okej, okay, tutaj sami priści są. Mógłbym zaatakować to miasto. Pewnie spróbuję jako następny cel je wziąć. Dobra. No i tu jeszcze mam. I tutaj sam w szkole priestów. Okay, Rangers. Dobra, gryfy. Pikemeni gryfi. Dobra, myślę, że ta armia wyjdzie w tamtą stronę. Dobra, zostawię jednego trolla do obrony. I tutaj zacznę szkolić kolejnych gryfów. Ponieważ się przydadzą na pewno. Dobra. Animist Guild chyba nie będzie mi potrzebne, ale dobra, niech będzie. Spells. Logicznie nie. Dobra, następna tura. A, sporo paladynów przychodzi. W północy. Tak, odkryłem, że gryfy to jedyna jednostka, która może się jakoś mierzyć sensownie z paladynami. Okej, okay, przysłał on te jednostki, które zajęły mi tamte miasto. Szczęście mam tutaj swoje jednostki. Dobra, niech poczekuję. Niech poczekają. Mam nadzieję, że on zaatakuje pierwszy. By mi dało przewagę. Okej, okay, inżynierzy. Tak wolę poczekać, zaatakować z trollami. No zacznie rzucać czary, to samymi czarami możemy zabić tych... te smoki. Dobra. Else. Nie to. Ajajajaj. Nie to miałem na myśli. Przepraszam. Bronię się. W każdym razie mogę teraz rzucić ten Flame Strike, o którym mówiłem tyle. Bardzo przydatny czar. Sporo many zużywa, ale jak widzicie, właśnie dobrze. No i tak się udało bronić. Dlatego wolę się bronić,
niż atakować. Okej. Ponieważ jeżeli się bronię, mogę jako pierwszy rzucić czar. Jeżeli przeciwnik rzuca czar jako pierwszy, to zazwyczaj używa counter magic. Wtedy ja już mam małe szanse rzucić czar. Dobra, użyję Fireballa. Plus 9. Mam nadzieję, że zabiję. Trochę. A. Mroczne elfy są wkurzające, ponieważ mają tak magię. To jeszcze innego Fireballa. Są dosyć groźne. Na odległość. Dobra. Zostawił w mieścinie. To je zajmę. Wrócę sobie. I także zaatakować ich. Dobra, teraz przejmij mi z powrotem to miasto. Próbuję pojedynczymi trollami go zaatakować. Dobra, udało się go ubić w końcu. Dobra, kolejne jednostki. One zaatakują mi pewnie znowu to miasto, jeżeli nic nie zrobię. Ale zrobię. Dobra, ktoś dostał konfuzję. Czy mam manę na Flame Strike'a? Mam. To poproszę. Tak, Gryfom troszkę to już szkodziło. Niezbyt poważnie, ale zawsze to coś. Dobra. Na pewno stracę przynajmniej jednego Doombreak'a. To jest niemalże pewne. Zobaczymy, jak to pójdzie. Tak. Gryfy potrafią być bolesne. Tak, zabili mnie i... Tak, one są elitarne. Nie fajne. Nie chcę tego. The fire. Firebolt. Max naładowany. Tak lepiej. Dobra, one niech uciekają. Leczenie, dobra. Nie znoszę tego zaklęcia. To się przesunął. Lepiej. Sytuacja pod kontrolą. Mieliśmy dwa Doombreak'i, ale to standardowe. Trzy Doombreak'i. Pomyliłem się. Okej. Dalej jest tyle tej jednostki, ale uda mi się je w następnej turze pokonać. Dobra. Tymczasem dalej szukam. Dobra. Myślę, że na razie starczy. Nie pokazałem zbyt dużo, ale jak widzicie, no... Rozgrywka na hardzie to po prostu więcej wszystkiego i no, mocno się to wydłuża.